tylko chciałbym zwrócić uwagę, że rok ma 8760 godzin. Słońce świeci, pani wie, ile czasu świeci przez ten rok? Czy nie, nie mam asystentów, przygotowali mi tyle kart, czy pani wie? Nie wiem, ile godzin. A to wie pani, bo to jest jednak kluczowe, czy Polacy jednak będą mieli czym ogrzać dom, czy w zimie, czy w sezonie grzewczym dzieci będą miały ciepło, czy nie w Polsce. Bo no dla mnie na przykład to jest kluczowe. Bo dla mnie na przykład to jest ważne. Chcę, jakby pani teraz była uprzejma powiedzieć, to ja uprzejmie panią informuję, że słońce świeci około 1000 godzin, wiatr wieje 2000 godzin, pozostała część, a sezon grzewczy w Polsce może trwać nawet 7 miesięcy. W związku z tym pozostała część to muszą być jakieś stabilne źródła energii bądź backup, bo mamy rynek mocy i tak dalej, można tym jakoś manipulować, jakby tu jest zgoda. I teraz tak, jakie mamy stabilne źródła energii? Są trzy stabilne źródła energii, to znaczy tak, węgiel, atom i gaz. Tak się o to składa, że nawet jeżeli założymy, że atom się wszyscy zgadzamy, to będzie trwało. To znaczy wybudowanie elektrowni atomowej po prostu w Polsce będzie trwało i to prawda, że jesteśmy uzależnieni z zewnątrz. Gaz, no największym zwolennikiem gazu oczywiście była Rosja Putina. Wiemy też, jak to wygląda, ale okej. Okay. Wiemy, jak to wyglądało z Nord Stream. I zostaje węgiel, którego akurat tak się składa, że jeszcze raz powtórzę, mamy najwięcej w Europie, mamy dziewiąte miejsce na świecie, jeżeli chodzi o zasoby węgla. I to jest tak, jeżeli pani teraz pozwoli. I tutaj ciągle w tej dyskusji pojawiają się argumenty takie, że przecież my tego węgla importujemy pełno, to rozstrzygnijmy to raz na zawsze. Importujemy dlatego, że są nałożone na niego sztuczne, głupie podatki i cała ekologiczna polityka. Gdyby ich nie było, to nie dość, że mielibyśmy najtańszą energię, nasza gospodarka byłaby jedną z najkonkurencyjniejszych w Europie, to jeszcze dużą część z tego moglibyśmy eksportować. To jest dwa. Trzy. Pytanie kluczowe, jakie trzeba sobie w tym zadać, bo to padało tutaj w tej naszej dyskusji, jest następujące. Zainwestowaliśmy ogromne pieniądze, ogromną część naszych oszczędności europejskich, polskich, to już w ogóle, dlatego że dekarbonizacja w Polsce najwięcej kosztuje. I czy to przyniosło efekt? Czy to przyniosło efekt? To znaczy, czy na świecie emituje się mniej dwutlenku węgla, czy więcej? Czy panie wiedzą? No ale to jest oczywiste, że nikt nie sugerowało, że to się skończy z dnia na dzień. Jakby zupełnie nikt o tym nie mówi. Ja mam wrażenie, że pan czasami wymyśla sobie sytuację, w której ktoś czeka na to, że po prostu gospodarka stanie się zeroemisyjna z dnia na dzień. No to jest jakiś scenariusz. No, nie nauka mówi o tym, że powinna stać się... Ale nie, inwestujemy i czy to przynosi skutki? To jest proste pytanie. Przynosi skutki w Unii Europejskiej, bo emisje rok do roku spadły o 15%. No właśnie, ale zgadzamy się, że żeby to miało sens, to musi się to dziać na całym świecie. Tak. W związku z tym, to posłuchajmy się teraz matematyką. No więc kluczowe pytanie, jakie zadałem, jest następujące takie, czy te pieniądze, które zainwestowaliśmy, nasze oszczędności, które wyciągane są, żeby dopłacać do tego, żeby walczyć z CO2, czy to ma sens? I Unia Europejska w 2023 roku ograniczyła emisję o 7,4, natomiast w Chinach wzrosło to o 8,2. I oczywiście trzeba sobie zadać pytanie, czy to są pieniądze wyrzucone w błoto. Co więcej, śledztwo w Kongresie Amerykańskim niedawno pokazało, że Chińczycy finansowali ekologiczne organizacje, śledztwo pokazały, dlatego że oni siedzą się zaś śmieją, jak my przenosimy swój przemysł poza Unię Europejską, to nie są, ekologicznie to daje niewiele, ale dzięki temu oni to przejmują. Jak państwo byście chcieli na przykład zobaczyć, że kto, Unia Europejska, od kogo bierze panele fotowoltaiczne, to zobaczycie, że to są głównie dostawcy chińscy. Oni się zaś śmieją, przejmują nasze rynki. I teraz tak, pani była uprzejma wspomnieć, że Chiny też myślą o, pani była uprzejma wspomnieć, że Chiny też, czy tam Stany Zjednoczone też myślą o ETS-ie. Ja przypomnę, rzeczywiście jeden stan próbuje wprowadzić, czy wprowadził nawet ETS w Stanach Zjednoczonych. Potem firmy zaczęły uciekać z tego stanu do Stanów, gdzie tego nie ma, z regionów, gdzie tego ETS-u nie ma. W związku z tym ja chciałbym, żeby mechanizm rynkowy w Europie obowiązywał tak jak w większości Stanów Zjednoczonych, które się rozwijają szybciej. I co do Chin. Owszem, w Chinach jest ETS. Oni sobie właśnie tak specjalnie, ja stawiam taką tezę, że oni właśnie wam po to, żeby oni wprowadzają takie rozwiązania, tylko że oni leciutkie wprowadzają. I chiński ETS obejmuje tylko energetykę, nie tak jak u nas, prawie wszystkie sektory za chwilę będzie, te kluczowe będzie obejmował. I teraz jak zobaczymy ceny, ile kosztuje emisja, ile się płaci tego podatku w Chinach i ile się płaci w Europie, to jest taka różnica.